Tak, nie chciałeś lecieć do tego Dubaju, nie chciałeś, ale chyba jesteś zadowolony, co? No tak. Zobacz, ile zarobiliśmy. No niby... Niby kupa forsy, ale kurczę, no... Zwłaszcza kupa. Jak myśmy zarobili tyle, to ile dopiero musiały zarobić te modelki? No, tak, dużo. Ale zobacz, opłacało się, pojechaliśmy, czyli jesteś zadowolony, tak? Tak, chociaż powiem ci, czuję taki niesmak. No, ja się nie dziwię. Dobra, co robimy z taką kupą forsy? Chodźmy na normalny obiad. Zjedzmy wreszcie coś normalnego. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo gorąco. Latający klub dwójki! Yeah! Marcin Wójcik! I Robert Górski. Tak, 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 tak. Czyli prowadzący w najsilniejszym składzie. Wspaniale, no a przywitała nas prawdziwa gwiazda, światowa polska, światowa gwiazda Maryla Rodowicz, czyli Agnieszka Litwin-Sobańska. Nasza Marylka, nasza Marylka. No. Małgośka po prostu. Małgośka. Na pierwszy rzut oka nie da się odróżnić od oryginału po prostu. Zupełnie jak Maryla Rodowicz. No, jak Maryla idzie pod prysznic, to naprawdę musi nas zdejmować tych ciuchów, prawda? No. To nie ma... Także wejdzie ciuchy tego i do wanny. Ten klosz, to wszystko, daj spokój. No jak tak. Ona musi mieć kabinę. Mamy taki zwyczaj zawsze na początku naszego latającego klubu, że zastanawiamy się, kto będzie bohaterem tygodnia. Minionego tygodnia. No, myśmy to już zdecydowali właściwie. Zdecydowaliśmy, chociaż wybór nie był łatwy, bo to jest polityk i on pochodzi z takiej partii, gdzie tam naprawdę całą partię można by wziąć. A partia to jest naprawdę mozolny, roboczy wół polskiej polityki. Mają kandydata na prezydenta, co on w tak narobił.
Jarubas? Tak, no nie wiem, gdzie są doradcy? Przecież to trzeba zmyć, trzeba obciąć to, przecież trzeba wyszorować, czapkę założyć, no przecież... Cokolwiek, cokolwiek. Kandyduje na naprawdę najwyższy urząd, no. Chyba, że oni traktują tak, że jak mu ptak narobił, to to zostawili i że to na szczęście, że może będzie miał szczęście w wyborach. Albo po prostu to jest człowiek, no, rangi Mickiewicza, bo jego pomnik też jest taki ofajdany na górze i... Chodzi o ocieplenie wizerunku. Tak, i... W Krakowie na pomniku jest napisane Mickiewiczowi naród, a tu będzie Jarubasowi ptaki. No tak. No więc naszym bohaterem tygodnia jest oczywiście minister rolnictwa. Marek Sawicki, który no, spowodował, że niedługo nas tutaj w mieście rolnicy zaleją gnojówką i właściwie jak nie Putin, to oni nas, ktoś nas załatwi na pewno w najbliższym czasie. Co wolisz, bombę atomową czy gnojówkę? To zależy, ile tej gnojówki miałoby być. No, niczego innego się po tobie nie spodziewałem. Z gnojówki się można wylizać jakoś, a bomby atomowej nie bardzo. To chyba ty, ja pójdę honorowo na dno. No. No i dzisiaj ekskluzywnie w naszym latającym klubie konferencja prasowa ministra rolnictwa. Marka Sawickiego, tak. W czasie której zadamy mu parę naprawdę niewygodnych pytań. Ale myślę, że sobie poradzi. Póki co, startujemy! Panocek przyleciał? A przyleciały. No to witam was chlebem i solą. Bardzo ładnie. A gdzie ten chleb i ta sól? Ano w przenośni. Hej. A góra nie w Tatrach, nie w Zakopanem? Co panocku, ja tu w tej Warszawie to się czuję jak u siebie. Jak to? No bo tu albo wszystko rozkopane, albo zakopane. Panie, Tatry to jeżdżą te ciężarowe w te i we w te. Także tu tylko cykać, panie, jak te wszystkie cepry, te dudki do mnie. To na mnie pan nie skorzysta, niestety. Ta. A tamto, panie, w Zakopanym to góral na góralu. No po prostu, a tutaj konkurencji żadnej. No jak żadnej, a to góral tam. Stoi sobie wesoły. Jaki to góral? To podróba. Jaka podróba? A no przyjdzie się do mnie. Co? No po nosie, przecież to zydnie góral. Panie no! A oprócz takiego rozpoznawania coś pan oferuje innego? A dokładnie przejazdy bryczką. Pan bryczką jeździ, tak? Tak, jeżdżę tu koniki już kopytka zają na pasie szarton, a się nazywa... Taksi i dudka! O! A gdzie pan tych ludzi tak wozi? Wszędzie, nawet na morskie oko! Ta? Ta! Niedawno takie cepry przylatywały tutaj, no, do Warszawy, wychodzili z tego samolota i pytają się mnie, że one chcą do krzyża. Gdzie ten krzyż? A, i co? One pod krzyż chcą jechać. No to ze mnie ich zawiózł. Gdzie? Na Giewont! Tak co? Na Giewont? Na Giewont! No to konie dały radę? No, dały radę, tylko nie mówcie tego Greenpeace'om. Dobra, nie powiem. To co, jedziemy na morskie oko? Nie, ja tu blisko mieszkam, na Bukowińskiej. Nie, nie. A to co, będziemy się certolić z Bukowińsko? Ja panacka od razu zawiozę do Bukowiny Taksańskie. Jak to? A tak to, hopsa! Jedziemy! Przegląd prasy. Ja dotarłem do wywiadu z tobą. Ze mną? Tak, w jednej gazecie pojawił się wywiad z tobą, bo zaczęły się wywiady z nami, autografy, odwiedziny w zakładach pracy, to już niedługo. No i pytanie do Roberta Górskiego, przemiła pani dziennikarz, pyta. Panie Robercie, z panem Marcinem tworzycie duet prowadzących już od ponad 7 lat. Czy to nie jest trochę dziwne, że macie osobne garderoby? Robert Górski odpowiada. Tak, pracujemy od 7 lat razem, lubimy się, szanujemy, ale jednak najlepiej relaksuje się w samotności. Po co zdradzasz takie sekrety? Chcesz trafić na pierwsze strony Pudelka, czy co? Co się dzieje? Na pierwszych stronach Pudelka jest zupełnie co innego. A co? To, że u Ruskich staniał alkohol. I to jest zły alkohol. Jest tańsza wódka u Ruskich i to... Trzeba tam jechać. Ja się mniej boję ich rakiet niż taniego alkoholu. Mhm. Tym bardziej, że wcale nie staniała popitka u nich. O. No. Ale tam nigdy tego dużo nie szło.
Popitki, tak? Popitki, popitki, tak. Bo tak, wody tak. To szło zawsze kiedyś, pamiętam, że Gorbaczow chciał wprowadzić prohibicję, aha, ograniczyć dostęp do alkoholu, ale mu odradzili jego doradcy, bo powiedzieli, że no co będzie, jak tam wszyscy wytrzeźwieją, te ruskie chłopy, i się zaczną dopytywać, gdzie jest car. To faktycznie niebezpieczne. No. A nawiasem mówiąc, wyjaśniło się, co się stało z Putinem, gdzie był, jak go nie było. No właśnie, bo tam były różne spekulacje, że zachorował, że prosta tam kochanka sprawa. Dziecko urodziła, tak? Gadał przez telefon z Ogórek. Tyle czasu? Tak go zakręciła. No. Chyba jak tylko nic, on mówił, bo jak... ona nic nie mówi przecież. Właśnie, nie wiadomo, być może jak nic nie mówiła, to nic nie mówiła. Jak się odblokowała, to można tylko po rosyjsku tak nawija. Może on mówił, a ona robiła tylko... I tak dwa tygodnie, czy tam ile go nie było. Biznes klasa to nasz stały cykl. W tym tygodniu żadna gwiazda nie mogła przylecieć przed państwem kabaret Jurki. Jestem taka przejęta. Słuchaj, za chwilę w naszym domu będzie wielka gwiazda. Widzisz? Opłacało się kupować tę margarynę z promocji. A tak, opłacało się. Od pół roku nie jemy nic innego, tylko tę margarynę. Chleb z margaryną, kiełbasę z margaryną, margarynę z margaryną. A czy ty wiesz, ile łyżek margaryny potrzeba, żeby herbata była słodka? Ale przynajmniej wygraliśmy konkurs. A, tak. Obiad ze znanym aktorem. Ten twój aktor taki niby znany, ja żadnego jego filmu nie widziałem. Proszę cię, jak mogłeś nie widzieć Ostatecznego Strzału? Czy Ostatecznego Strzału 2? Albo Ostatecznego Strzału 3? Że już nie wspomnę o Ostatecznym Strzale 4. No patrz, cała seria mnie ominęła. Nawet mi się przy nim nie przyznawaj. Lepiej przynieś te srebrne sztuczce. Te, którymi dziadek dziedzica zadźgał. Niosę. Ty wiesz, ja się zawsze zastanawiam, co to za herb jest. To jeleń czy łoś? Jeleń, łosiu. Nie wiem, nie wiem. Taka jestem podekscytowana. Czegoś tu brakuje. Zygmunt Waza! No. Niasę, niasę. A. No. Za naszymi drzwiami stoi sam Bogdan Pacułko, rozumiesz? Jestem taka podniecona. Co ja ci teraz poradzę? Muszę się przygotować. Muszę się przygotować. To jest no, tak, jakoś tak na oko. No, panie Bogdanie, tak mieszkamy, skromniuteńko, malutkie, ale bez kredytu. Tak panie Bogdanie, no. Zapraszam, to ostrożnie, jest kuweta, się dzieci bawią. Zapraszam. Proszę. Panie Bogdanie. Jolu, pozwól pan Bogdan Pacułko prosto ze srebrnego ekranu. Jolanta Kubiak prosto ze ślepej kuchni, albowiem flaki gotowałam. Ekscentryczne emploi. Dziękuję, ostatni remont robiliśmy. No. Może chusteczkę. A chętnie. Zapraszam do stołu. Stół to okrągłe, pod wazą. Pana miejsce na środku. A ja sobie siądę na wylocie. Mąż całe życie na wylocie. Piękne sztuczce. To jeleń czy łoś? Jeleń, łosiu. Przestań mnie kompromitować. Straszny z niego socjopata. Flaków? Po pani od razu widać, że ma pani rękę do flaków. Skonsumuję z dziką rozkoszą. Dzika rozkosz. Jak ja nie wiem, co to znaczy. To se wygoogluj. A pan to tej margaryny to dużo spożywa? Na potęgę. O. Wczoraj nią o mało homara nie posmarowałem. A herbatę pan nią słodził? Nie.
Unikam kuchennych rewolucji. Powiem panu, że po tej margarynie to rewolucje idą jak po maśle. Uwielbiam pana grę. O. Dla mnie pan jest lepszy niż Jack Nicholson. Właśnie, a zna pan Jacka Nicholsona? Niestety tylko z ekranu. Ale jeśli mam być szczery, to z Jacków najbardziej lubię Jacka Danielsa. O matko, my mamy tylko Bolsa. Trudno, nie zna Nicholsona, napije się Bolsa. Masz przerąbane. Spokojnie. Nie ma trufli, żremy pieczarki. To ja skoczę do pieczary, bo mam taką półlitrową, taką zmrożoną grzybnię, taką jeszcze z banderolką taką. A wie pan, jak się nazywa bols pity w trakcie meczu? Futbols. Gdzie pan robił zęby? Na pewno nie tam, gdzie pali. A gdzie taka gwiazda u Kowala? Czym pan pachnie? Brutalem. Mój mąż wiarusem. Tak mi coś właśnie przy powitaniu onucą dawało. Bardzo zabawnie kurczy się pani twarz. To nie muszę lobić liftingu. Lobić? I zabawnie pani mówi. Kupa uciechy z panią. Naprawdę, cała kupa. Jestem pana wielką fanką. O, winszuję. Najbardziej lubię tę scenę z ostatecznego strzału. Tę słynną z bochuszką. Pamiętam, pamiętam. Rzeczywiście graliśmy jak nakręceni. A może zgodziłby się pan zrobić mężowi niespodziankę? Rozumiem, że mam zagrać. Tak, ale tak na całego. Oczywiście, droga pani, z dziką rozkoszą. Jest i grzywnia. Zimna aż parzy. Ty śmierdząca moczy mordo. Ty kmiocie o moralności Alfonsa. Nie chcę tego. Nie będę tego ja. Słyszysz, nie jestem takim ścierwojadem jak ty. Ale co, zupka nie smakowała? Na maksa. Ty gnoju. Broniłem się, rozumiesz? To jakiś psychopata! On odgrywał scenę z filmu dla ciebie! Mówiłem ci, że nie znam żadnego jego filmu! Trzeba go ratować! To może posmaruj go tą margaryną! Ty dumny jesteś! Zrobię mu usta usta! Co? O matko! Śniło mi się, że mi na twarz nie usiadła ośmiornica! Ja byłam tą ośmiornicą! Wolałbym prawdziwą! Pokiego grzyba ja się w tę margarynę wpieprzyłem? Ale, panie Bogdanie, już pan idzie, jest jeszcze deser! Tort margarynowy! 9 kilo tłuszczu! Doceniam, ale w obecnej sytuacji już nie potrafię zagrać, że mi to gówno smakuje. Kabaret Jurki. Proszę państwa, przypominamy o tym, że możecie odwiedzać nasz profil na Facebooku, Latający Klub Dwójki. Tam zdjęcia z programu, zza kulis, z garderób. Są Roberta zdjęcia, są moje zdjęcia, są zdjęcia pięknych kobiet, które występują u nas w programie oraz niektórych brzydkich mężczyzn również. Jest konkurs. O, konkurs. Konkurs, tak. Jest wywiad tutaj z tobą. Aha. W gazecie, rozmowa tygodnia, słaby tydzień. No i o kim Marcin powiedział w ten sposób: rzadko bywam zazdrosną mężczyzn, ale on jest wyjątkiem. O kim mówiłem? Może pierwsze dwie osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają wejściówki na nasz program.
No nie, bo już nie podpowiadam, już nie podpowiadam. Prosimy odpowiadać na naszym profilu facebookowym Latający Klub Dwójki i tam się zobaczymy. A dla zwycięzców i dla pokonanych będzie jeszcze specjalne zdjęcie zza kulis dzisiaj, jak się będziemy przebierać. Także... O... Skończyłeś? Tak, a ty? Pięknie kończysz. No. Drodzy Państwo, teraz przed nami gwiazda. Znowu biznes klasa, prawda? Człowiek, który ostatnio zaistniał w filmie i to nie byle jaką rolą, bo bardzo poważną. W filmie Polskie Gówno, przepraszam, ale taki jest tytuł. I tam grał postać menadżera. Po raz siódmy w naszym programie pojawiło się słowo gówno. Czy co z misją tego programu? No, ale film dobry. Film nie był taki gówniany jak tytuł. Mhm. Jest multiinstrumentalista kabaretowy, bo i aktor, i artysta kabaretowy, i stand-uper. Ja powiem tak, że jeśli w Polsce oglądacie Państwo stand-up, po naszym programie na przykład, to wyobraźcie sobie, że ten człowiek, który za chwilę przed Wami wystąpi, robił stand-up, kiedy stand-upu jeszcze nie było w Polsce. To jest ojciec chrzestny i matka Teresa w jednym, polskiego stand-upu. To jest multiinstrumentalista, jak mu się przyłoży ucho do brzucha, słychać wszystkie dźwięki świata. Powitajcie go wielkimi brawami. Przed Wami Grzegorz Halama! Now I'm going back to Massachusetts. Something telling me to do. Dobry wieczór, Grzegorz Halama. Widać, że schudłem? Słuchajcie, zacząłem od genialnej diety Michaela Montagnaca, ale koleś jakoś przedwcześnie umarł. Cóż, później obserwowałem swoje brody, bo tak, tutaj mam brodę. To jest brodka. Pieszczotliwie nazywam ją Monisia. Dzień dobry, Monisiu. Dzień dobry, Grzesiu. No ale dobrze, w końcu znalazłem kurs. Zgub drugą brodę w tydzień. I rzeczywiście, po tygodniu, nie mam brody. Czad. Faktem, że metoda o tyle głupia, że później trzeba tak chodzić. Panie Grzegorzu, ale pan schudnie, ma pan brody. A, dzięki, dzięki. No, później szukałem inspiracji w internecie. Oto co znalazłem. Obliczyłem swoje BMI. Wyszło, że jestem za niski. Albo chcesz mieć szczupłe pośladki? Dużo żałuj. Żal ponoć dupę ściska. Ale ostatecznie okazało się, że najlepszą metodą na odchudzanie jest mój kredyt we franku szwajcarskim. Faktem, że też ostatnio nieco stresujący, bo to słucham Franka Sinatry, od razu nerw. No, niby Sinatra, ale jednak frank. Jem frankfurterki, płaczę. Zresztą dziwne, nie? Frankfurt, frankfurterki. Berlin, berlinki. Bombardowanie Drezna, bombardowanko Drezdenka. No ale jeśli chodzi o kredyt, nie tyle się martwię o siebie, co moją rodzinę. Hej, mamy jeszcze jakieś rachunki do zapłacenia? A, jeszcze kredyt pradziadka. Ale się będą dziwić, ile kosztowała kawalerka. Czy mam żal do banku? Odrobinkę. W umowie jest jasno napisane. Raty malejące. Umowa była prosta. Ja z biegiem czasu zarabiam coraz mniej, a bank obniża raty. Ja się wywiązałem z umowy. Ostatnio na mieście pojawiły się takie billboardy ogromne. Konkubinat to grzech, nie cudzołóż. Jedyne, co jest fajne w tym billboardzie, to ten pierścień taki z węża. Moje kochanie już szukało w internecie, żeby kupić. Słuchajcie, powiem to jasno, głośno i dumnie, jak James Brown. Tak, żyję w konkubinacie i nie wstydzę się tego. Au!
No dobrze, ale czy z drugiej strony życie małżeńskie jest takie szałowe, naprawdę tak aż trzeba wpadać w szał, to trzeba mieć duże doświadczenie, żeby je przeżyć w ogóle. Każda kobieta od maleńkości ma wbudowany w siebie czujnik wszystkiego, co nie zostało zrobione, a powinno. Facet nie ma takiego czujnika. Facet wraca zmęczony po pracy do domu, siada w fotelu, relaksuje się, telewizor, piwko, full relaks. Kobieta się nie relaksuje, kobieta chodzi cała zdenerwowana, bo nie zaczął się plan remontowy 50-letni. Oczywiście facet też ma jakiś czujnik, ale po kolei. Facet, nie każda kobieta to rozumie, ale facet lubi sobie w fotelu tak dżennąć, nie, że odpłynie. To jest szczyt relaksu dla faceta. I taka babka budzi się w środku nocy, węszy w łóżku, męża nie ma, idzie do męża i to jest cała logika kobieca. Budzi go, żeby mu powiedzieć, że śpi. Ale niektóre spryciulki najpierw biorą pilot od telewizora, chcą wyłączyć. Facet ma czujnik wyłączonego telewizora. Ona ledwo dotyka palcem, facet się budzi, ale co ty robisz? No śpisz, no nie śpię. I zaczynają się tak zwane dialogi małżeńskie. A w tych dialogach to też są cuda. Ogólnie rozmowy małżeńskie polegają na tym, że no, babka pyta o coś faceta. Tak statystycznie na to wygląda. No i też babki pytają czasami o takie rzeczy, na przykład, że no, nie chciałyby usłyszeć odpowiedzi. Co to jest za pytanie? I z kim by ci było lepiej niż ze mną? No, facet zdezorientowany. Mówić, nie mówić. Coś tam... Coś tam bąknie, nie? Z nikim. Facet musi mieć takie rzeczy dopracowane, przygotowywać sobie takie odpowiedzi, żeby kobieta pół roku pracowała nad następnym pytaniem. Na przykład babka pyta, i gdzie ty byś znalazł drugą taką jak ja? Odpowiadamy, ale drugiej to ja bym takiej nie szukał. Dziękuję bardzo. Grzegorz Halama. Willow. Thank you. Raz, dwa, bo to szkoda czasu, kochani. Bardzo witam gorąco na konferencji prasowej, którą zapowiadaliśmy już dawno, dawno temu. I wreszcie czas nadszedł. Przywitajcie oklaskami. Oto minister rolnictwa, pan Marek Sawicki. Ładnie zagrali, o! Ma tu stówę, nuty se kupcie. No. O. No. Czołem, frajerzy! Czołem, frajerzy! Spocznij, wieśniaki, no. Przywitali się, no, drodzy państwo, dlaczego ta konferencja? No cóż, nawarstwiło się wiele spraw związanych z rolnictwem. Blokady dróg, protesty rolników, szkody wyrządzone przez dziki i szkody wyrządzone przez Putina. Tak, i ja to bym w ogóle to ostrzelił jej i jego. Na razie to Putin odstrzeliwuje. Proszę bardzo, jakieś pytania? Proszę, to. To oczywiście nie jest żadne pytanie. To przykry incydent. Proszę bardzo, kto? Jeśli można. Jędrzej Onyszko, tygodnik Ludzie i Śledzie. Dzień dobry. Śledźcie nas na Twitterze. Nie wiem, czy pan wie, ale już nie tylko polscy rolnicy, ale i polskie warzywa buntują się przeciw polskiej polityce rolnej. Jak to? No, słyszałem, że bezpośrednio do Putina ma zadzwonić ogórek. Nie, panu się wszystko pokrzeniło. Ogórek to nie warzywo, tylko taka kandydatka SLD na prezydenta, no. Młoda dziewczyna. A dlaczego ona? To już nie ma doświadczonych pań w SLD? Widocznie pan Leczek uznał, że lepszy młody ogórek niż stara kalarepa. Proszę bardzo, jakieś pytania? Proszę. Barbara Odrowąż, tygodnik Kobiecy, dziękuję, nie jem. Kim jest pana otoczenie? Doradcy? To? Doradcy! Tak, można powiedzieć, doradcy to są. O, to jest pan Adam, stylista fryzur. Tak. Pani Magda od makijażu. Pani Ela od
Paznokci, studio paznokci takie ma. Uczy paznokcie rosnąć. No. To jest mój trener prywatny, pan Franciszek, trener fitness, a? Tak? O, tak. No i jeszcze jest pan Maciej. To jest specjalista od patrzenia mi na zęby podczas spotkań oficjalnych, czy tam czego nie mam. Mam co? A ja nie, a ty też nie. No, nie ma, no. Dobra. Szwagier, ale... Ma tu sukru, no. Szwagier, a co ty tak na pan, na pan, na pani? Co ci odwaliło? Czemu, szwagier? Co ty na pan mówisz? Zwariowałeś, tato. To Krzyśniaka nie poznaje. Maciek! Marek, to my jesteśmy bracia, przecież my jesteśmy brat, bracia, no. Cię, proszę, no, nie, ładnie, wujek, nie, trochę ładnie. Wiochą jedzie. Wiochą? A co wam? W Warszawie nie jest w dupę ciepło? Zaraz pójdzie ta na pole, konie wyganiać, kunie, gnój wywozić. Cicho, a ja powiem twojej żonie, co ty w Warszawie robisz. No dobra. No, Marek. Że ty w samych wjeździe. No. Proszę pana. Moraz, Kubek, cicho, co to jest, zaraz sobie porządek w rodzinie, no. Nie było tematu. Nie ma tematu, no. Przepraszam, w chlewie porządek robię. Przepraszam panią bardzo. No. Proszę pana, mam takie jeszcze jedno pytanie. Po co to wszystko? A to jest właśnie po to, żeby zmienić wizerunek chłopa. Z tego, co ma brud pod paznokciem, ziemi hektar i wieśniacki fryz i popsute zęby. Bo jak trzeba coś zmieniać, pomyślałem sobie, to należy zmienić od siebie. I ja to zacząłem od siebie zmieniać. Apeluję, żeby już przestać poniżać polskiego chłopa. Bo chłop potęgą jest i... Pasta. Tak jest, dosyć poniżaj. No, niżej, szwagier. Nie poniżaj. To jest jakaś chucpa! Tak. Ale skąd to absolutnie normalne przecież? Chucpa, skandal! Po prostu pan minister działa przy otwartej przyłbicy i nie się maskują. Na przykład kim się otacza prezes Kaczyński? O! Samymi politykami ze swojej partii. Ja panu powiem taką jedną rzecz, ona jest bardzo ciekawa. Niech pan spojrzy. Pani Szydło, od razu widać, że to jest stylistka swetrów. Kuchciński jest fachowcem o zdrowej żywności. Brudziński od bielizny. Błaszczak od paznokci. I uwaga! Kartofel na torcie. Czarnecki patrzy prezesowi na zęby. O, no. No jak zwykle... Jak zwykle Czarnecki się najlepiej ustawił, bo zębów prezesa nigdy nie widać. No. Angelika Obara, magazyn plotkarski, gwiazdy. A pani niech wyjdzie, no pani tak się ładnie ubrała. Pani wyjdzie na środek. Dziękuję. Dziękuję. Magazyn plotkarski, gwiazdy i chwasty. Jakie jest pana ulubione warzywo? Proszę, nie usłyszałem. O co pyta? Cebula. Okej. Dzień dobry, panie ministrze. Bolesny. Dobra, nieważne. Bolesław Trąba, tygodnik Człowiek i jego pies. W wyniku sankcji, proszę pana, pogorszyły się wyniki sprzedaży produktów rolnych, prawda? Na wschód polski rolnik zaciska pasa. Ta. Ale co w zamian? W zamian ruski będzie miał jeszcze gorzej. Tak jest! Ruski będzie miał jeszcze gorzej. Tak. I teraz pan, ma pan czym pisać? Zapisz pan teraz, tak? Powiem taką teraz rzecz. Tak. W myśl zasady, że zanim gruby schudnie, tak, to chudy umrze. No. To jest taki wspólny projekt Ministerstwa Rolnictwa i Obrony Narodowej. No ja to wiem, ale wie pan... Panie ministrze, ale podobno ta współpraca nie zawsze jest owocna. Znaczy tamta, nie nasza. A to bym nie chciał o tym gadać teraz. Nie, pan powie, prawda? Bo, pan powie tutaj. Ale ciśniecie, wiecie? Powiedz no to pan, powiem. To... No powiedz pan. Bo myśmy do wojska granaty kupili. Tak. Tak się nawet zastanawialiśmy tam przy Wigilii, co one takie tanie, te granaty. Tak. A potem się okazało, w czym problem? Żołnierze przez 3 miesiące jedli bigos z granatem. No i w tym sensie współpraca była owocna. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przepraszam. Adam Pałka, miesięcznik Świat Baśni. Mam takie pytanie. Rolnik wbrew głupim programom w telewizji przede wszystkim nie szuka żony. On przede wszystkim szuka rynku zbytu dla swoich towarów. Co pan mu poradzi? Proszę. Znowu ja?
No to... I tu jeszcze daję. Ja powiem temu rolnikowi tak. Niech on se znajdzie żonę grubą taką. Taką wielką przy kości. Taką, co źre jak 100 koni. Taka, co będzie ziarła. Tak dużo, dużo, dużo. I wtedy się okaże, że ten rynek zbytu siedzi po drugiej stronie stołu. No i w ten sposób kończymy konferencję. Tak, bo się zaraz, wszystkim... zaraz, jak już właśnie tak kończymy, to może ja w imieniu właśnie polskich chłopów powiem, że dla mnie to jest pan zerem. Tak, o. I jak na pana patrzę, to widzę małą, cwaną, niedouczoną urzędniczynę. To ja panu powiem, że jak ja na siebie patrzę, to wie pan, kogo ja widzę? No kogo? No. Witosa! Jezu, co, człowieku? Co ci Witos zrobił? Jaki Witos? No Witos. Cholera, myślałem, że do Komorowski znowu wąsy zapuści. Panie Marku, nic panu nie jest? Nie, no poczułem się jak za młodych lat na remizie na dancingu. Jak tam zęby? Nie ma zębów, nie ma problemu. A, dobrze. Czas na pas. Wiesz, on naprawdę dostał tym lakierem po ustach. Poważnie? Czego się nie robi, żeby było wesoło? No. Czas na pas startowy. Tak, czas na pas startowy. Mój ulubiony punkt programu. Prezentujemy tam artystów, którzy rzadko bywają w telewizji. Albo dlatego, że dopiero zaczynają swoją przygodę z kabaretem, albo ze stradą, z rozrywką. Artystów, albo... którzy jeszcze nie dostali lakierem po ustach. Tak. Ale wszystko przed nimi. No nie początkują jako kabaret, ale to są doświadczeni aktorzy. Tak. Aktorzy Teatru Dramatycznego w Warszawie między innymi, którzy od paru lat mają tutaj w Warszawie swoją scenę, gdzie co miesiąc jest premiera nowego kabaretowego spektaklu. Zresztą świetne, polecamy bardzo te spektakle. Przyjmijcie ich gorąco! Kabaret na koniec świata! Zapraszamy, panowie. Witam państwa bardzo serdecznie w naszym popularnym teleturnieju Jedna z 10 gier. Proszę się... przedstawić pokrótce, pan z numerem 1 może na początek. Dzień dobry, nazywam się Roman Rywski, przyjechałem z Kluczborka. Dziękuję. Z ciekawości dopytam, co pana skłoniło do przyjazdu tutaj do nas, do studia? Chęć zdobycia gotówki, czy może chęć rywalizacji, sprawdzenia się, prawda, swojej wiedzy? No, ja mam taką sytuację... Spłonął mi dom, po prostu pozostałem bez dachu nad głową. No a poza tym wszystkim mam jeszcze schronisko i to jest dla zwierząt. To jest ponad 600 psów i kotów. Sytuacja jest w tej chwili zupełnie katastrofalna. Po prostu zupełnie nie ma tego, jak wyżywić. Czytałem różne rzeczy, trochę się różnymi sprawami interesowałem. Pomyślałem, że ten teleturniej byłby dla mnie... taką okazją, żeby po prostu zarobić parę groszy. Rozumiem. Witamy pana gorąco brawami. No, będziemy trzymać za pana kciuki oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I teraz pan z numerem 2. Dzień dobry. Przyjechałem z Lisbarka Warmińskiego i jestem z zawodu piekarzem. Tyle. Pięknie, piekarz. A co pana skłoniło do udziału w naszym programie? No właśnie tak tutaj słuchałem pana i tak... U mnie taka podobna sytuacja, wie pan. Bo koło naszej piekarni wybudowali Oszą i... No i nasza piekarnia splajtowała. A jeszcze żona ode mnie odeszła. Zostawiła mnie z trójką dzieci. Wie pan, no... Poznałem nawet jedną taką panią. Myślałem, że coś z tego wyjdzie. To nic z tego nie wyjdzie. Naubliżała dzieciom. Taką mi awanturę zrobiła na bazarku, że hej. A poza tym ja mam taką...
Mam taką wstydliwą chorobę i ona mi utrudnia kontakty z kobietami zwłaszcza, prawda? A ja tylko dopytam, czy ta choroba to chodzi... Nie, to bardziej tu. Nie. No, bardzo panu współczuję. No, za pana również będziemy trzymać kciuki. Dziękuję. No, pana z numerem 3 nie muszę przedstawiać. Wszyscy wiemy, kto to jest. Pan Marian Sito-Gębiak. Gorące brawa. Znany również jako Mario Sito, znany w świecie show biznesu, w świecie mody. No, Mario, wszyscy wiemy, że jesteś z Warszawy. Pytanie, co ciebie tutaj do nas przygnało? Pieniędzy ci nie brak, prawda? Jesteś sławny. Nie, w ogóle. Cześć, Kejka, dzień dobry. Dużo znajomych, cześć, nie wiem, jakaś taka fanaberia. Nie, tak. Fanaberia. Tak, żeby się sprawdzić też z wiedzy, nie? Ale tak fanaberia trochę, nie? Rozumiem. Tak. Tylko przypomnę, że w zeszłym tygodniu Mario skończył zdjęcia do nowej produkcji polsko-belgijsko-francuskiej pod tytułem Ramiona Sławy w Bertrand. W Bertrand. Bertrand, bo to jest burgundzka produkcja. Powiedz może trochę, co to będzie, bo też ponoć współprodukowałeś ten projekt, no prawda? Tak, nie, no w ogóle super rzecz, w ogóle zachęcam, niedługo w kinach będzie, nie, w ogóle ten, żeśmy razem z Gerardem produkowali, nie, ja wyłożyłem w sumie 300 milionów, nie, więc... Spora więc kwota. Tak, znaczy ja 300, tak. Tam Gerard dołożył 15 baniek, więc, tak, więc tak, myślę, że... Tak. Ale fajna atmosfera. Jak jest kasa, to jest taka dobra atmosfera, nie? więc naturalnie, tak. No, wracamy do naszej zabawy. Panowie, najpierw losujemy grę. Proszę przygotować rękę na przyciskach. Jasne. I start. O, pan z numerem 2 był pierwszy, proszę. Jaką grę pan wybiera? Numer. To poproszę może numer 1. 1. 1 to 1 z 10. No, dawno nie było tej gry u nas. Cieszę się, że znowu jest. Tak, przypomnę zasady, panowie. Kto pierwszy przyciśnie guzik, ten odpowiada. Następnie decyduje, kto odpowiada. Czy bierze pytanie na siebie, czy na przeciwnika. To jest runda finałowa, bo jest panów 3, więc... Finisz. Zaczynamy. Zabawę. Geografia. Stolicą jakiego państwa jest Biszkek? Pan z numerem 1? Kirgistan. O. Brawo. 10 punktów na pana koncie. Brawo. Kto teraz odpowiada? Na siebie czy ktoś może z sąsiadów? Nie, to głupio tak od razu na siebie. To może... Niech odpowiada pan z numerem 3. Jasne. Matematyka. Jaki jest wzór na obwód koła? O kurde. 2πr. Tak, 2πr. Teraz kto odpowiada? A może na siebie wezmę. Na siebie. Historia. Według najnowszych badań jeden z polskich królów miał być rzekomo ojcem Krzysztofa Kolumba. O kim mowa? Władysław Warneńczyk. Świetnie. Tak. Na kogo teraz? A, na siebie może. Na siebie. Chemia. Wzór sacharozy to? C12, H22O11. Brawo. 30 punktów na pana koncie. Drogi Mario, i kto teraz? A na siebie. Film polski. W którym roku powstał pierwszy polski film Antoś pierwszy raz w Warszawie? 1908. Na siebie. Na siebie. Geografia. Jak nazywa się polski podróżnik, odkrywca źródeł Amazonki? Jacek Bałkiewicz. Na siebie. Muzyka poważna. Ile lat żył Jan Sebastian Bach? 65.
Na kogo? Na siebie. Ile nóg ma kot? 4. Tak? Na siebie. Tak, przypomnę tylko, że koty są palcochodne. Na kogo pytanie? Na siebie. Na siebie. Ja tylko przypomnę, że jest możliwość oddania pytania na przeciwników. No, no wiem, wiem, ale dobrze idzie. Na siebie. Dobrze. Na siebie, na siebie. Najpopularniejszy toskański region winiarski to? Chianti. Na siebie. Tak. Ile lat ma moja babcia? I takie pytanie ma pan tam? Tak jest napisane. Tak. Zygu, zygu, zygu. Proszę o odpowiedź, czas leci. Dobra. 89. Ile lat prowadzę ten program? 17 lat. Na siebie. Ile lat nie piję? Od 0 lat cały czas pan pije. Na siebie. Na siebie, tak? Tak, tak, na siebie. Na siebie, dobrze. Na siebie. Bardzo proszę. Autor Buntu Aniołów. Anatol Franz. A to może pan numer 1. Tak, oczywiście, oczywiście. Pan z numerem 1, spokojnie. W którym roku zmarł Miguel de Cervantes, autor słynnego Don Quixota? I 1615. Niestety 1616. I odpowiada pan z numerem 3. Jaką powierzchnię ma Kazachstan? Nie można się pomylić nawet o 1 kilometr. Bardzo proszę. Dobra. 2 724 900 km². Na siebie. Tak. Następne pytanie to sport. Jaki był wynik w towarzyskim meczu Niemcy-Turcja w maju 1958 roku? 6-2 dla Niemiec. Ja tak zawsze mam. Tak. Na siebie. Na siebie, oczywiście. Drogi Mario, ostatnie pytanie. Stolica Burundi to... Bujumbura! Gratuluję, gratuluję, Mario. Wygrałeś kumulację. 300 216 złotych. Była kumulacja, no... Jak zwykle w naszym programie można nagrodę przeznaczyć od 1 do 20% nagrody na jakiś... Dobry cel, dom dziecka, schronisko dla zwierząt, bądź jakiś szpital. To... 1% na dom dziecka. Rozumiem, dziękujemy. Dla panów jest nagroda na osłodzenie, czekolada. Ja nie mogę, ja mam cukrzycę. Dla pana... Ja też, bo mam te problemy. A, tak. To ja wezmę. Dla dzieciaków. Nie, dla siebie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Panocku, a nie macie jakichś dudków na zbyciu? Nie, nie mam, nie mam, nie mam. Proszę dać mi święty spokój. A to może byście syra kupili? Podhalański, prawdziwny syr. O Jezu, panie, panie. Jeść, jeść, to dobre, zdrowe. Nie wąchać, tylko jeść. Nie, wie pan, dziękuję bardzo, nie. Nie, dlaczego nie, no? Panocku, a co panocek taki bez winegreta? Czyli co? No nie w sosie. Pan też by był nie w sosie, jakby pan kupił bilet w biznes klasie, czekał w spokoju, a tam hałas, brud, smród i nie wiadomo co jeszcze. Rozumiem, panocka, rozumiem. Tak samo u mnie w chałupie, jak żeśmy się z Maryną schodzili, to zaraz za nią przyleciał też teściowo, brat z bratowo, bratowa z bratem i pies z kotem. Hej! No to jak pan mnie rozumie, to pan da mi święty spokój. Nie, nie, nie. Jak ja pana rozumiem, to ja panu spokoju nie dam. Ja pana uspokoję. Jak? Ano góralską muzyką! Orkiestra!
pieniądze. No dobrze, jak dają pieniądze, to dobrze. Dzień dobry, Marcin Wojciech, program Polisz Temat, RMF FM. Jestem właśnie na lotnisku, gdzie przychodzą tłumy podróżnych. A i czasami zdarza się ktoś niespodziewany, jak na przykład tutaj jest koło mnie Juchas. Baca! Baca, baco? A czy baca nie powinien być teraz gdzieś w górach? Nie powinien, nie wiem, może wyganiać barany? A to przecież ja to robię tutaj. Wyganiam barany. A tak, to poszedł stąd! Poszedł! Bardzo dziękujemy. Musimy uważać na to, co mówimy za kulisami, bo podsłuchują. To nie myśmy podkładali te głosy, tak? Mamo, ja nie palę papierosów, to dali mi na potrzeby tego, żeby rozśmieszyć ludzi. Czas na czarną skrzynkę. Dzisiaj u nas w programie gość specjalny. Państwo pewnie w większości znacie go z profesji, którą teraz uprawia, ale nie wszyscy wiecie, że jest aktorem dramatycznym. I między innymi z tego powodu go zaprosiliśmy, bo mamy dla niego niespodziankę, ale poznajmy go, porozmawiajmy z nim. Chciałem powiedzieć, że no, niedawno zmarł Bogdan Tomaszewski. Mówiono o nim, że to ostatni romantyk polskiego komentatorstwa, jeśli tak można powiedzieć. Mhm. Otóż uważam, że ma godnego następcę w postaci Przemysława Babiarza. Przemysław Babiarz, czarna. Proszę bardzo, elegancki, to jest właśnie on. To jest Przemek Babiarz, właściwie Przemek, bo się znamy, bo możemy mówić do siebie na ty. Przemku, to jest co? Telekamera. Telekamera numer 3. No właśnie, o to chcieliśmy zapytać, bo my z Góralem zdobyliśmy tylko jedną telekamerę. Czyli właściwie po pół. No po pół, tak, tak. A to jest twoja która? Moja trzecia. Trzecia. Jak ty to robisz? Ja też na pół nie bardzo. No nie, ale jak ty to robisz? Jak to się robi, żeby zdobywać telekamerę, czyli mieć sympatię widzów, bo to jest nagroda właśnie za to. Ja początkowo myślałem, że to jest cud. Ale potem przypomniałem sobie ten dowcip. Przychodzi Żyd do Rebego i pyta, Rebe, co to jest cud? Nie, to prosto wytłumaczyć. Wyobraź sobie, wysoka wieża. Ty na tej wieży. Spadasz, wstajesz, nic ci się nie dzieje, co to jest? Cud. Przypadek. Ale nas załatwiłeś. Wychodzisz drugi raz na tą samą wieżę. Skaczesz, padasz, wstajesz. I cud. Co to jest? Cud. Szczęście. Wychodzisz trzeci raz na tą wieżę. Stajesz, skaczesz, padasz, wstajesz. Nic ci się nie dzieje. Co to jest? No, przypadek i szczęście jednocześnie. Przyzwyczajenie. I za coś takiego. No ale dostajesz telekamery jako komentator sportowy, ale jesteś zawodu aktorem. Kto wie, gdybyś inaczej potoczyły losy, być może trzymałbyś tutaj, nie wiem, trzeciego Oscara albo... A powie, bo pewnie widzowie nie kojarzą. Ja przyznam się też, że nie kojarzę. Czy ty zagrałeś w jakimś filmie jako aktor? W dwóch. W dwóch? W niemieckim. Grubo. Ale takim niemieckim, czy takim normalnym? Grałem radzieckiego żołnierza. W niemieckim radzieckiego żołnierza. No, no, i w kanadyjskim. W kanadyjskim. Kanadyjskim. No, Kanadyjczycy też potrafią zrobić to, co Niemcy. Dobra, słuchaj, mamy dla ciebie zadanie takie. Tak, takie zadanie aktorskie. Oddaj tamto. My się trochę ogrzejemy w blasku twojej telekamery, a przygotowaliśmy dla ciebie zadanie aktorsko-komentatorskie. Mamy tutaj tekst piosenki znanego zespołu. Patrz, jak się na mnie rzucił. Przylgnął do ciebie. Uważaj, żeby nie wyciągnął z ciebie soków wszystkich. No. Skąd wiesz, że to jest on? On. Aha. Otóż zadanie aktorsko-komentatorskie polega na tym, że mamy dla ciebie tekst piosenki znanego zespołu Lemon. Piosenka Jutro, która w tej chwili jest wielkim hitem, w każdej stacji radiowej można ją usłyszeć. I chcielibyśmy, żebyś przeczytał najpierw ten tekst jako aktor dramatyczny, czyli przeczytał ten tekst po prostu jakoś tak z takim aktorskim zacięciem, a potem ponownie przeczytał to jako komentarz sportowy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przemysław Babiarz. Żadnego końca świata dziś nie będzie. Bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się. Wciąż chcę się mieć. Chcę. Chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal.
Zrób jeden krok do przodu. Bo ten nasz świat jest pełen wad i jest pełen gniewu. Ucieknij ciosom to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc. Demonom będę grał kołysankę. Dobry wieczór Państwu. Tokio, Tokio było i będzie, bo to 50 lat temu i 7 złotych medali, a z drugiej strony 2020 i kolejne Tokio. Jesteśmy rozpięci. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę się mieć, chcę mieć pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu, bo ten nasz świat jest pełen wad i jest pełen gniewu. Ucieknij ciosom, to w przód, to w tył, jakbyś był wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Wielki talent. No. I w ten sposób mamy drugą telekamerę. Wsadzę fotoreporterów. To się zmieni, to tabliczkę się tabliczkę najłatwiej to... wymienić. Oczywiście, że tak. Mała telekamery, w przyszłym roku musicie Państwo głosować na nasz program, bo zobaczcie, jak to ładnie wygląda tutaj, prawda? Teraz się inaczej... Fajnie, jakby była taka symetria, jakby jeszcze tutaj była jedna, to by nas dokładnie zamknęło. No pewnie, tak. A trzecia tu po środku, żeby jakoś trochę to rozdzielić. Kończymy, tak? Odcinek? Kończymy odcinek, ale nie kończymy programu, ponieważ chcemy Państwa zaprosić na program tylko dla dorosłych, tak, który tam prowadzi... stand-uperzy już przebierają nóżkami za kulisami, także Kasper Uciński dzisiaj się pięknie ubrał, także naprawdę będzie czad. Jak ktoś zna tylko dwa przekleństwa, to będzie mógł się nauczyć wielu więcej teraz, więc kabaret bawi, ale i uczy. Tak. Dzieci idą spać, bo zaraz będzie mnóstwo słów, które zaczynają się na kur, a kończą na wa. Na przykład kursywa. Do zobaczenia. Dobranoc, do zobaczenia. Dobry wieczór. Słuchajcie, mamy 20 marca. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Wróbla. A ja się zastanawiałem, głupi, skąd są butelki pod drzewami. Właśnie tak świętują. To jest program tylko dla dorosłych. To jest jedyny program na całym świecie, który prowadzę. Nazywam się Kacper Ruciński. Tyle. Fajnie, że jesteś ta... Bo wiem, że są ludzie z różnych rejonów Polski. Mieszkają w Warszawie, ale są z różnych rejonów, wiadomo. Dwóch gości dzisiaj, jak zwykle. Jako pierwszy na scenie pojawi się człowiek, który jest z Warszawy, stand-up Polska. Był już dwa razy w Tylko dla Dorosłych, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Przed wami Antek Syrek Dąbrowski! Siema. Jesteś tak. Co za zielonie. Dziwne, że tylko jeden program pora prowadzi. I tak o jeden za dużo. Wiecie, jakby kobiety powinny rządzić światem. Kobiety powinny rządzić światem, bo jesteście inteligentniejsze. Po prostu prosty przykład. Bardziej przystosowane do życia w społeczeństwie. Jakby prosty naprawdę przykład. Ilu na mieście widzicie kobiet, a mężczyzn meneli? Takich żuli, nie? Jakby, jak wy to dziewczyny robicie? Czego nam nie mówicie? Jaki jest sekret, nie? Że jakby, jak facet widzi śmietnik, to mówi, ha, dom! Tu powstaje PlayStation, będzie fajnie, nie? A kobieta nie, ona jest, wiesz, ona... Może to przez to, że my jesteśmy szarmancy, że jak ja będę widział leżącą na ulicy jakąś seksowną żulicę, nie? To jakby, ona tu ma sneakersa przyklejonego, ale ja poczuję w sobie, mówię, może chcesz się umyć? Jakby, wiecie, jakby szarmancko od razu, jakby... No ty jesteś ewidentnie piękną kobietą, przepraszam, jak masz na imię? Jak myślisz, ile byś leżała na ulicy? W ogóle myślę, że okej, no dobra. Dziewczyny, wy dużo walczyłyście o równouprawnienie i w ogóle jakby
Teraz może, o Jezu, zarabiacie 20% mniej. Może czasem ktoś was molestuje. O Boże. Ale jeszcze wasza prababka orała pole dzieckiem. To nie były łatwe czasy. W średniowieczu gwałt był tak powszechny jak kichnięcie. Ktoś widział gwałconą kobietę, mówi na zdrowie, ona wzajemnie szli dalej. Nikt się niczym nie przejmował. Teraz macie naprawdę spoko. Kobiety, jakby wy rozumiecie, wy jakby... Szympans bonobo, kojarzycie takie coś? Okej, to wam wytłumaczę. Szympans zwyczajny, uszczytu samiec, wszystkie konflikty rozwiązuje agresją. U szympansa bonobo, uszczytu samica, wszystkie konflikty rozwiązuje seksem. Czy to nie byłoby, Magda, łatwiejsze? Jakby, come on, na pewno ustawki kiboli by inaczej wyglądały, nie? Oni musieliby lubić Legię naprawdę, tak, żeby w tym lesie tam... O Jezus, no nie. Albo jakbyś przychodził do urzędu, składasz pity, taka pani... Po terminie. Czy mogę się odwołać? Nie. Jedziesz. Nie masz wyboru totalnie, wiesz. Nie jest lekko. Ja w ogóle nie miałem lekkiego życia. Ja się urodziłem na warszawskiej Pradze. Jest ktoś z warszawskiej Pragi? Okej, jedna osoba. Jakby dla was ci, co widzę, nie są z Warszawy w większości. Warszawska Praga to jest taka krakowska nowa huta, w Gdańsku Wejherowo, a w Łodzi Łódź po prostu cała, nie? Nie oszukujmy się. To jest takie coś, naprawdę nikt nie powinien mieszkać, to jest potworne miejsce, nikt tam nie powinien mieszkać. Jak tam ludzie wyglądają? To jest zapite czerwone ryje, bezzębne szczęki, łysiejące banie, a mężczyźni są jeszcze brzydsi, to jest jakaś masakra. Wiecie, to jest jakby... Oni mają tam własną strefę ekonomiczną na Pradze, nie? Jakby własną walutę, bo na każdym rogu jesteś w stanie wymienić złotówki na wpierdol. To jest naprawdę niesamowite. Po 50 zł chodzą w pierdol. Naprawdę wysoki kurs. Jakby gdyby Transformers powstał na Pradze, to by się zmieniał najwyżej w Toy-Toya. To jest tyle, co on by osiągnął. Coś tu wali. Ale zaczęli u nas Pragę rewitalizować. Na placu Szembeka zrobili tam takie piękne... pylony z jakimiś dędającymi żerandolami, jakąś fontannę z dyszami kolorową. Od razu dresiarze pobili się, który pierwszy ją wyrucha, jakaś masakra, nie? Ja tak na początku pomyślałem, to jest debilny pomysł, ale potem myślę, kurde, ej, zróbmy parki rozrywki dla dresiarzy. Gdzie on będzie miał tam, nie wiem, kiosk do palenia, będzie miał, nie wiem, jakiś przystanek do rozpierdalania, tu gryzaki z opon, żeby wypocić amfetaminę, nie? To takich dwóch frajerów z Politechniki, żeby codziennie w pierdol dostawali od 9 do 17. I on wyjdzie potem, no jestem członkiem społeczeństwa, nie? Jakby wie. Od razu się wyżyje, będzie wiedział, jak to jest. Taka, wiecie, teoria. Chłopaki, ostatnie pytanie. Ktoś ma kumpla geja? Ty? I okej. Okay. Ładnie wyglądasz, jakby... Nie dziwię się. A długo jakby się znacie? 3 lata. Jesteście dobrymi ziomami? Takimi, wiesz, takimi? Nie aż tak, Antoni. A próbował cię po pijaku przelecieć? Szybka odpowiedź. Mnie mój kumpel próbował. Dla mnie to była nowa sytuacja, nie? Że jakby... Bo wy dziewczyny, większość z was, Magda, już będziesz reprezentować kobiety dzisiaj po prostu, dobra? Wiesz, jakby... Większość z was dziewczyny wie, jak to jest. Jak facet się nawali, wasz kumpel, to coś ten, nie? I wy tam, nie, schowaj penisa! Jakieś tam, nie, macie te ciosy, uczycie się na PO, cokolwiek. Nie wiem, jak to działa, nie? Ale jakby ja nie byłem gotowy, ja nie wiedziałem, nie? Ja mówię do Krzysia, jak spanikowałem, powiedziałem do niego, Krzysiu, nie. Ja mówię, powinienem powiedzieć Krzysztof, nie? Jakby wiesz, stary, dystans. Ale dobra, mówię, Krzysiu, nie, nie. Idę do domu. Ale wiesz, Magda, wjeżdża próżność. Podoba mi się kałaś, nie? Ja mówię, Krzysztof, idę do domu. Ale najpierw założę buty. Cześć. Nazywam się Antoni Syrek Dąbrowski, to wszystko z mojej strony. Dziękuję, dobranoc, cześć. Antek Syrek Dąbrowski. Antek Syrek Dąbrowski. Proszę Państwa, za chwilę zwierzątka, ale jeszcze jeden gość. To jest również laureat Antrax Stand Up Festiwalu zeszłorocznego. Powitajcie go gorąco. Karol Modzelewski. Właśnie się kurwa dowiedziałem, że supportuje zwierzątka. Ja kiedyś przyszedłem związek, ale ze względów wizualnych, że tak powiem. I to był problem, to była zła decyzja, bo ona, ja ją nazywałem wersją limitowaną. Ona myślała, Boże, jestem taka wyjątkowa. A chodziło o to, że miała limity w myśleniu. To nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że te limity wyczerpywała rano.
I dochodziło do szeregu nieporozumień. Kiedy na przykład wstawałem rano i mówiłem mi, może masz ochotę na coś ciepłego w ustach? No to dochodziło do nieporozumienia, musiałem robić śniadanie. No i słuchajcie, w pewnym momencie stwierdziłem, że spoko, nauczę się gotować, no bo jakby już czas. I zacząłem od jakiegoś zupy przepisu, bo zaczął się od tego, że przygotuj kurczaka. Kurwa, ja nie wiem, jak się przygotowuje kurczaka na to, co go czeka. Po drugie, wiecie, jak trudno jest znaleźć takiego, którego jeszcze można uprzedzić? Ja znajdowałem takiego i mówiłem mu, ziom, jakby najważniejsze, żebyś wiedział, że to nie jest twoja wina. I tak doszedłeś dalej. Ja znam twoich braci, którzy skończyli na etapie jajka. Ty nie wiesz, co ja potrafię zrobić z rukolą. Nie wiem, jak się gotuje. Poza tym, no właśnie a propos tego dziwnego związku, ja też czasami okłamywałem, troszeczkę oszukiwałem, albo próbowałem przynajmniej wprowadzić w błąd, bo czasami jak śpię, to się ślinie. Bardzo rzadko. Ktoś przyznaje się do czegoś takiego? Jeden ziom, drugi ziom, mentalna piątka. To wygląda fatalnie. Czyli ja nie wiem, jak to wygląda fatalnie, tylko budzę się w momencie, kiedy ląduję twarzą w takiej mokrej, zimnej plamie, odwracam poduszkę na drugą stronę i nie, tu też już byłem. Jak Boga kocham, pracuję nad sześciokątną poduszką. Kozu się wyśpię. I któregoś dnia obudziłem się i to była czwarta, piąta nad ranem. To nie jest komfortowa godzina do myślenia. Ona się budzi, a obudziłem się, wiecie, z czymś takim. Ona się budzi, pyta mnie, co się stało. Nie powiem, że się obśliniłem, to piorowo strzał w stopę. Nie? Czwarta, piąta nad ranem. Synapsy zapierdalają, sklejam wymówkę. Mam, bo miałem koszmar. Ona jaki? O kurwa. Już trochę rozgrzany. Docencie kunszt tej wymówki. Bo głupio mi o tym mówić. Ona, nie no, powiedz, przecież martwię się. No bo śniło mi się, że kiedy rano otworzyłem oczy, to ciebie już nie było. A w razie, gdyby była dociekliwa i zapytała, dlaczego poduszka jest mokra? Przecież to są moje łzy. Mój związek się zakończył i strasznie się zapuściłem. Zapuściłem się, więc miałem problemy z poderwaniem kolejnej dziewczyny. Pomyślałem sobie, zacznę biegać chociażby. Nie rozumiem, nie lubię, nie umiem, ale dobra. Poszedłem do parku i znalazłem tam menela. Ale to nie był zwykły menel. Od niego jebało doświadczeniem życiowym. To był taki menel mentor, taki meneltor. Żeby wam to uzmysłowić, gdyby menel i menelica, tacy dziko żyjący w parkach, na dworcach, mieli takie menelątka, to te menelątka posyłałyby do meneltora na nauki. Pomyślałem sobie, zajebisty koleś, pogadam z nim, tylko że... I wtedy mnie zjadła trema totalnie, się zestresowałem, bo ja nigdy nie rozmawiałem z menelem i spanikowałem. I pytam go tak, bezdomny? A on, po czym wnosisz, Sherlocku? Mówię, co, i pewnie jeszcze bezrobotny. Nie, jestem freelancerem. A z czego żyjesz, freelancerze? Z konieczności. Zaczęliśmy chwilkę gadać, w ogóle mega fajny. Doszliśmy już do takich pytań egzystencjalnych. Czy jeżeli się wpisze Google w Google, to czy to zawiesi internet? Ja nie wiem, ja się nadal boję. Ale wracając do rzeczy. I on mi powiedział, bez sensu, po co się tym przejmujesz? Pamiętaj o tym, że niektóre kobiety zakrzywiają prawa fizyki. Im są cięższe, tym łatwiej je poderwać. I to jest zawsze test na hipokryzję. Dziewczyny zwykle robią, no przecież ma rację. A faceci, ja nie wiem, o czym on mówi. Ja mam standardy. Bzdura. No i jakby pomyślałem sobie, spoko, zastosuję się do tej zasady i kilka dni później rzeczywiście poznałem dziewczynę. To nie było tak, że ona była tak gruba, że inne grube tam jak ksatelity krążyły, zżerając jej okruszki z ramion. Nie, w dodatku miała koleżankę, tylko musiałem być zajebistym dyplomatą. Nie mogłem powiedzieć, że jej koleżanka jest brzydka i gruba, tylko była wizualnie dyskusyjna i dosyć mocno zaawansowana objętościowo. I to chwilkę trwało. W ogóle ona też była ruda, rude dziewczyny, ale rudzi faceci. Wiecie, dlaczego ludzie są rudzi? To Bóg pokazuje nam, kto jest spoko, a kto nie. Są jacyś ludzie na sali? Dobrze, ochrona działa. Pod światło wyglądasz normalnie. Ja gdybym był fryzjerem i gdyby rudy przyszedł się przefarbować, ja bym się powołał na klauzulę sumienia. Nie wolno się wpierdalać w kompetencje Boga. Ale wróćmy do niej. No i jakby mówię, spławiliśmy w końcu tą jej koleżankę. Autentyczna historia. I mówię, w takim razie dzwonię po taksówkę, przenieśmy resztę wieczoru do mnie. Ona, że jest jeden mały problem. Wie jaki? Mam brzydki stanik. No kurwa!
Stanik nie jest problemem. Jest bastionem, fosą, zasiekami, które dzielą mnie od nagrody za cały wieczór. Za to, że skupiam się na dłużej niż 2-3 minuty. Za to, że rozmawiam o pilatesie. Stanik nie jest problemem. Dziewczyny, czy wy lubicie nosić stanik? Czy to jest tak, że wstajecie rano, dzięki Bogu, słońce, mogę zakuć te kajdany Azkabanu? Lubicie czy nie? Nie, no to po co to nosicie? Lobby stanikowe każe wam nosić te staniki. W tym momencie zróbmy rewolucję. Niech się zacznie tu i teraz. W ramach buntu. Zdejmijcie teraz z siebie staniki. Rzućcie nimi we mnie! Kiedyś mi się uda. Kiedyś, jak próbowałem zniecić rewolucję, dostałem wieczorem wiadomość na czacie. Chciałem rzucić w ciebie stanikiem, ale mam nogę w gipsie. Odpisałem jej, jeżeli zdejmujesz stanik nogą, musimy się poznać. A potem okazało się, że była wizualnie dyskusyjna. Poza tym, jak to miałoby wyglądać, że stanik jest problemem? Przecież wtedy zmysły szaleją. Grunt płonie pod stopami, drzwi się nie otwiera, drzwi się wywala z buta, zrzucam z niej ciuchy. Wszystkie, po kolei, bluzkę, docieram do stanika i wow, 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 wow. O kurwa, krwawie z oczu. Wychodzę od zamki drzwi. Bzdura, dlatego kończę apelem, uwolnijmy piersi. Dziękuję wam bardzo, Karol Modzelewski, bękarty stand-upu. Karol Modzelewski. Zwierzątka miałby super support. Słuchajcie, kończymy kolejny odcinek Tylko dla dorosłych. Nazywam się Kacper Uciński. Będę się z wami żegnał. Do zobaczenia za tydzień.